No i mamy kolejną segielnię. Już jest troszeczkę widniej. Komin również krzywy. O, tutaj w ogóle może tą drogą. Czy tu w lewo idziemy? To rozumiem, że na tych drewnianych elementach, nie wiem, suszyły się te cegły? Tak. Stygły. Deski, wiesz, takie półeczki z desek robili i się suszyły, był przewiew zadaszone. Domy z cegieł tych właśnie takich tradycyjnych podobno bardzo zdrowe. Nie wiem. Nie wiem, ile w tym prawdy. Tak. I dobra izolacja chyba jest. Taka termiczna. To jeszcze taka technologia z czasów, kiedy świat był lepszy. A zaraz obadamy. Te suszarnie są takie mniej może imponujące niż ta kadzielnia. Ale tu już czuję jakieś takie swojskie zapachy i chyba tu zaraz jest jakieś gospodarstwo. Tam później się przejdziemy, nie? Wzdłuż. Czy od razu? Bo tam chyba... Ale tam jest opuszczone? Nie, tu jest chyba czyjeś oto. Ale w czyjeś. Ale tego żniwa to bym sfotografował. Tylko się tutaj zaraz pokażemy. Jestem wyskoczył. Właśnie trzeba gazy się zjeść. Nie o to chodzi, że spalimy miejscówkę, nie? Będzie tutaj... Ktoś zobaczy, że jesteśmy. Tu w ogóle są jeszcze ciekawe eksponaty. A nie, to jest ten teren cegielni jeszcze nadal. To jest teren cegielni. A, o, tutaj jest ogrodzenie. Czyli to jeszcze by było opuszczone. Kombajn. O, zobacz, jak chcemy, żeby była przygoda, tutaj cyk na górze, tak, na daszek i tam jest tu okienko. A, tu by było prosto, zobacz, z blisko są te. Albo tutaj, no to trzeba przestawić na chwilkę. Co, ale może to ten, kto mieszka obok, to jest właścicielem tego wszystkiego. Więc... No właśnie, także... Lepiej mi nie przestawiać. Oj tam. Na chwilkę. Kolejny samochód. O, super. O, drugi z nich. Podoba mi się. Ale tu jest fajnie, bo ta cegielnia jest obudowana. Tutaj są jakieś budynki dziwne. Tory jakieś. Transportowali tymi torami cegły. Tu zobacz, jaki klimat. Grill.
idziemy tam. Tu mamy jakąś machinerię. To tartak mówisz, tak? Nie wiem, chyba się nie nagrywało, jak ty mówiłeś. Dobra, zaczekam tam na dole na ciebie i chyłkiem przejdziemy tam dalej. Wygląda sytuacja z tym domem żółtym. Tu nas nie widać, stąd nas nie widać. Jest pięterko, proszę ja ciebie. Śmiało, śmiało. Odzież szorbocza. Jest tam coś ciekawego? No ale te krany są takie. Czekaj, ty ci się wrąbię. Telewizor, co to za marka? Co to za sprzęt? Ty znasz ten sprzęt? To Unitra? Co to jest? Polski telewizor.
gitarka. To tylko tak rzut okiem zrobimy. Tak, już tutaj jest już ten dom. Myślę, że to może być właściciel. Albo były właściciel. Albo sąsiad. No to co, jeszcze nam została środek cegielni. Czyli tak, tu mamy cegielnię. Tartak. Myślę, że za tartakiem jest jakiś ceglasty coś. Ale mały. I to tam takie wysoko jest ciekawe. O, tu dobrze widać kąt nachylenia. Jesteśmy w środku cegielni. Tej cegieli były tutaj otwory, a tutaj są to zaślepiane.
takie formy na cegły, tak jak w poprzedniej cegielni. Tu jeszcze było wejście. Zaraz zobaczymy, czy tu jest jakaś sygnatura na cegle. Nie. Nic na to nie wskazuje. Pewnie można było wejść tam do środka, ale jak widzimy, że jest zamurowane, pozabezpieczone. Tutaj może. Też zabezpieczone. Się przejść w ogóle taką, ale przez tą suszarnię taką przejść dla klimatu. To zobacz jak fajnie. To jeszcze jedna cegielnia dzisiaj, tak? Tak. No to tutaj na razie tyle. Jedziemy dalej.